Mimo dość obszernego porządku obrad Rady Miejskiej w Stąporkowie, ostatnia sesja przebiegała sprawnie i nad wyraz spokojnie. Po przyjęciu porządku obrad i złożeniu sprawozdań z działalności przewodniczącego Rady i burmistrza w okresie między sesjami, nikt z radnych nie zadał pytań, ani też nie złożył interpelacji. Przed głosowaniem dotyczącym udzielenia absolutorium burmistrzowi Dorocie Łukomskiej podjęto jednogłośnie uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010. Również nikt z radnych nie zabrał głosu przed głosowaniem uchwały o udzieleniu absolutorium. W konsekwencji po raz pierwszy od wielu lat funkcjonowania tego samorządu radni podjęli jednogłośnie uchwałę za jego udzieleniem. Także prawie wszystkie przedstawione na tej sesji projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie. Drugim obok absolutorium najważniejszym punktem obrad była zmiana na stanowisku skarbnika gminy. Pani Barbara Widulińska napisała wniosek o przejściu na emeryturę i odwołanie jej przez radę z tej funkcji. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o jej odwołaniu z dniem 30 czerwca bieżącego roku. Były kwiaty i słowa podziękowania za dotychczasową pracę od przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza. Na wniosek burmistrza rada także jednogłośnie powołała na to stanowisko panią Grażynę Niechciał, która wcześniej przez pewien czas pełniła funkcję zastępcy skarbnika tej gminy. Muzyka.